jest taki obskurny. Chciałabym, żeby był ładniejszy. Jest taki pusty i szary i nic się tu nie dzieje. Pamięta jeszcze czasy PRL-u chyba. Dla tych, co się nie domyślili, to słowa, które w usta Grudziądzan opisywać mają ten budynek. To dworzec główny, który od niepamiętnych czasów czeka na modernizację. O podjęcie działań w tym temacie wnoszą działacze Nowoczesnej, którzy przygotowali specjalną petycję do ministerstwa. Podpisać się pod nią może każdy, ponieważ dostępna jest ona w internecie. Na tej stronie będzie można podpisać petycję, która to petycja będzie przedstawiona do ministerstwa, żeby być może ktoś zainteresował się tym, no trudnym, co tu dużo mówić, tematem naszego dworca. Ponadto powstały specjalne pocztówki z dworcem w roli głównej. Nie mają one jednak promować tego miejsca, lecz zwracać uwagę rządzących na pilną potrzebę jego remontu. Chcielibyśmy to pokazać, jak ten dworzec wygląda wszystkim VIP-om w kraju czy w regionie, żeby kogokolwiek ruszyło sumienie i zobaczył, jak dworzec w 2018 roku może wyglądać. Modernizacja w tym przypadku jest niezwykle konieczna. Dworzec zamiast witać, miejscami straszy. Chyba PKP w ogóle przestało grzać na tym dworcu i człowiek próbuje wejść na dworzec, ogrzać się, a tu spotykają go te same warunki, które są na zewnątrz. Co tu jeszcze? No, przeraża trochę pustka tego miejsca. Nie ma żadnych prawie lokali handlowych poza 3 sklepami. Problem pojawia się również w momencie potrzeby skorzystania z toalety. Ta w formie toja usytuowana jest na zewnątrz, ta w środku od dawna jest nieczynna. Brakuje normalnej toalety, jest toj wystawiony na zewnątrz, który w warunkach zimowych uniemożliwia korzystanie z niego. No i jest to wszystko skandaliczne i można by to wymieniać godzinami, ileś rzeczy tu do poprawy. Sprawą remontu grudziąckiego dworca zainteresowała się również posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus, która w październiku ubiegłego roku skierowała do ministra infrastruktury i budownictwa interpelację. Jest odpowiedź. Bardzo smutna i przykra, że do 2023 roku nic w tej kwestii się nie zmieni, ponieważ ten dworzec nie jest przewidziany w planach do remontu. Pytanie tylko, jak to miejsce może wyglądać za kolejne 5 lat? Apelujemy, drodzy politycy PiS-u, Polski Razem, pojedźcie do Warszawy, zainteresujcie tym problemem naszego dworca, odpowiednich ministrów. Do sprawy związanej z modernizacją grudziąckiego dworca wrócimy niebawem.